Pałac w Pieszycach. Pałac pochodzi z pierwszej połowy XVII wieku. Pierwotna, renesansowa rezydencja pochodzi z lat 1615-1617. Początkowo powstał jako dwór w 1580 roku, a w 1699 roku został rozbudowany na jedną z największych i najpiękniejszych śląskich rezydencji. Stopniowo modyfikowany, obecną formę zyskał w 1710 roku. W XIX wieku dodano jeszcze portyk balkonowy na pierwszym piętrze, a na początku XX wieku nieistniejącą dziś przybudówkę od zachodu. Po obu jej stronach znajdują się bramy i nisze w murze. Na nim alegorie, od lewej Wenus, Apollo, Merkury i Diana. Przy wyjeździe na most ulokowana jest piaskowcowa figura kobiety z orłem u stóp. Po drugiej stronie mostu ulokowano dwa sfinksy. Prostokątny dziedziniec otoczony jest pałacem i murem, a właścicieli pałacu upamiętniają kartusze herbowe. Za pałacem położony jest zabytkowy park krajobrazowy. Pałac od strony północnej otoczony jest obszernym parkiem krajobrazowym o powierzchni 10 hektarów, który został założony w drugiej połowie XVI wieku. Obecnie pałac znajduje się w trakcie kapitalnego remontu, po którym odzyska wizerunek z lat świetności. Projekt Góry Sowie – Dziedzictwo Wielokulturowej Historii Dolnego Śląska, kampania promocyjno-informacyjna, jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.